Pan już mi dzisiaj mawiał, nie, pan już mi dzisiaj mawiał, że ja jestem tak, pierwszym Alfonsem Warszawy, że ja jestem człowiekiem nieinteligentnym, a teraz słyszę, że nie znam statystyk. No nie no, to wie pan, niech pan sobie tak nie co się w ogóle kłóci samo ze sobą, jakbym był pierwszym Alfonsem, to musiałbym być tak, tak inteligentny. Niech pan sobie tak nie kadzi, panie redaktorze, że pan pierwszym Alfonsem, no bo tutaj za chwilę przed winiarnią ustawi się kolejka jakichś wspaniałych pani, no to, czy powiedzą, no takiego jak pan je pięknie ogiera, nazywa. To takiego ogiera, żeśmy nigdy nie widzieli i nie słyszeliśmy. No nie, nie, no to co pan opowiada, to na trzeźwo. I to na trzeźwo. Tak, no widzi pan. A co by było jeszcze po czymś? Gdyby pan cokolwiek wypił, Jezu, prawda? To by było. To wie pan co by było? To by był harachów, te skoki na mamucie, to by było mało. Nie, ja wiem co by było. Oni w siatkówkę grają. Dawaj Włocha. To było piękne. Tak. Jak pan to wspomina? Proszę? Jak pan to wspomina? To było tak fajnie pokazane i tak fajnie komentowane. I zastanawiam się, jak pan to odebrał. To, że to pokazano na zbliżeniu, że to było komentowane. Fabiś, kurwa! Ty kutasie jeden. On kurwa, to w siatkówkę grają, dawaj Włocha. Pamiętamy to. No dobrze, no i co? No i co? Wie pan, no ale co, nie miałem racji. Miałem rację, no po prostu wszyscy później, ci, którzy się trochę na piłce znali, a oglądali ten mecz, to powiedzieli, Janusz, jeszcze za mało żeś powiedział, no. Żebym miał pałę bejsbolową, to powinien dostać od razu w łeb tą pałę, no. Bo to, co robił, już nie chciałem, mówię pan, zarzucać tego, że gdzieś tam coś sobie poukładali, no ale, bo to, co wyprawiał, to... miał mniemanie o sobie jako jeden z najlepszych w ogóle bramkarzy w polskiej lidze i nie tylko. No. Pamięta pan nazwisko tego Włocha? A to był między innymi wynalazek pana prezesa obecnego. No. Nazywał pan Jerzego Engela sprzedawcą cytrusów, kiedy pojechał na cykl. Ty za tym, misiu. No, proszę pana, byłem tam trenerem drużyny, z którą zdobyłem wicemistrzostwo Cypru. Miałem dostęp do różnych ludzi, i do Polaków, i do Cypryjczyków z najrozmaitszych półek. Miałem dostęp również do polskiej ambasady, do też wszystkich najważniejszych nawet ludzi. I po prostu miałem możliwość dowiedzenia się różnych rzeczy o różnych ludziach i tych, którzy pracowali, którzy wcześniej pracowali, wtedy, kiedy ja byłem, w najrozmaitszych zawodach, którzy tam byli, i wiedziałem o różnych sprawach. Czego pan się dowiedział o Jerzym Engelu? Ja pana Engela nie kontrolowałem, nie prowadziłem jakiegoś. Czego pan się dowiedział? Nie pytam, czy pan kontrolował. No, czego pan się dowiedział? Zajmował się najróżniejszymi sprawami, które nie miały nic wspólnego z piłką nożną. Sprowadzał dziewczyny na Cypr, a wie pan, wtedy nie było ABW, było coś innego. Mogę pan powiedzieć, nazywało to się UOP. Urząd Ochrony Państwa. Tak. I były pewne informacje na temat tego, że po prostu ten pan również coś takiego wykonywał. W jaki sposób? Co wykonywał? Nie chcę tego. Po prostu, no, czy pośredniczył, czy robił to. Po prostu dotykał się do czegoś, do czego nie powinien się dotykać. Niech pan to nazwie, proszę. Po prostu sprowadzali dziewczyny na Cypr, do klubów, gdzie dziewczyny tańczyły, robiły jakieś różne inne rzeczy, nie wiem. Powiedziałem panu, ja nie byłem w grupie operacyjnej UOP-u. Mhm. Wtedy nie. Później tak. Może. Janusz Wójcik, kiedy został trenerem zespołu Świt-Nowy Dwór, ktoś powiedział do niego: panie trenerze, ratuj. A on mówi: tu nie można ratować, tu trzeba dzwonić. Chce pan coś na ten temat, tak? Tak. Nie po to pytam, żebym nie chciał. Powiem panu jedno. Po pierwsze, takiego tekstu nie sprzedałem. To raz. Cała branża to o tym raz, mówi. To raz. Cała branża o tym mówi. Branża, ale chyba cukiernicza. Nie, dziennikarska i sportowa. Cukiernicza. Piłkarska. No to nazywacie się od dzisiaj cukiernicy. Piłkarska. Cukiernicy, a tamci to
pomocnicy cukierników. No. I mogę tylko powiedzieć jedno. Ja wiedziałem o tym, jak jest wszystko układane. Dzwonię teraz ambasador Libii. Halo? Jeszcze jestem na wizji w tej chwili i nagranie idzie akurat, o czym mówimy. Dobrze, bardzo proszę. Dziękuję uprzejmie. Tak, tak, dziękuję. O, dzwonią z prokuratury. Dzwoni Jędrych? Z prokuratury pewnie. Halo. Tak. No tu w środku. Tak, tak, tak. Już, wchodzić. Wchodzić, nie gadać. Już, proszę. Już. Ktoś wchodzi? Za chwilę, za 10-15 minut. Co? Syn.